Dzień dobry, zaczynamy kolejny program Polacy pod lupą. Będziemy sprawdzać, co się działo u naszych za granicą, a działo się naprawdę wiele i to bardzo wiele, tym razem dobrego, a ze mną jest ukraiński mafiozo, chyba taka stylówka trochę z tego programu E równa się MC kwadrat, Mateusz Borek. Dzień dobry. No nie, powiem ci szczerze, dzisiaj bardziej wyglądasz jak mafioza, jakbyś miał stąd wyjąć klamkę, niż wtedy w E równa się MC kwadrat. Tomek Kędzioro na środku defensywy Dynama Kijów, to od razu oznacza, że mamy polskiego szefa defensywy i też jakby ta stylizacja pod Polaka. Gratulacje dla Tomka. Wiemy, że zmienił stan cywilny, jest już w tej chwili żonaty, także czekamy. Czekamy na potomków, gratulujemy serdecznie. No niestety skandaliczne zachowanie Tomka Kędziory, że kanał sportowy nie został zaproszony na wesele. No a w trakcie treningu też mógłby się z nami teraz z gierki treningowej połączyć. Będziemy wyciągać konsekwencje. Błyskawicznie sprawdzamy, co się działo u naszych, ale nie tylko w weekend, bo też trwała kolejka w trakcie tygodnia. Między wtorkiem a czwartkiem odbyło się trochę meczów, także pucharowych, a także ligowych. Także jakbyśmy mogli poprosić o tę naszą grafikę z tym, co tam się wydarzyło. Zobacz, Mateusz, no, warto zwrócić uwagę na to. Utrzymana regularność Świerczoka, bardzo dobra forma Krychowiaka, o czym pewnie później dłużej porozmawiamy. I w końcu odblokował się Dawid Kurminowski, chociaż tylko w Pucharze Danii. No nie chcę mówić o odblokowaniu, bo jednak pamiętajmy, że ten chłopak przychodził do Orchus jako gracz, który miał być gwarancją bramek w tym sezonie, regularności występów i goli. Tak na razie to nie wygląda, jeśli chodzi o Dawida Kurminowskiego, który sam zdawał sobie sprawę, że nie jest przygotowany na lepsze ligi europejskie. Natomiast Kuba Świerczok, Nagoya Grampus, no to jest chłopak, który zachwyca, który zadziwia, który błyskawicznie wszedł do składu i jest gwiazdą tego klubu. I dzięki niemu oni za chwilę znowu mogą grać w kolejnej edycji azjatyckiej Champions League. Na początek pewnie w kwalifikacjach, bo tak stanowi regulamin Ligi Japońskiej, że tylko pierwsza drużyna gra bez eliminacji, natomiast wicemistrz, a także trzeci zespół Ligi Japońskiej to są kwalifikacje Champions League, tej oczywiście azjatyckiej. Trzeba odnotować bramkę dla Parmy młodego Benedyczaka. No i też Kacper Zych w Pucharze Czech. Kolejny gol dla Karwiny, chyba drugi już w tym sezonie. Wcześniej udało mu się to w zremisowanym 3-3 spotkaniu ze Slawią Praga. Młody 19-letni polski napastnik próbuje pójść taką drogą właśnie trochę Dawida Kurminowskiego, a więc Słowacja, Czechy i przez te właśnie kraje wybić się do Europy. No jest jakiś pomysł, natomiast też spoglądam w tej chwili na sytuację Kiwiora w Specji, który był gwiazdą ligi, zapłacono za niego 3 miliony i na razie jednak ma problemy z tym, żeby wejść do składu drużyny Serie A. Rekordzista, jeśli chodzi o liczbę klubów, a więc Tomek Kupisz, asysta w barwach Pordenone. Natomiast dwie chyba najcenniejsze informacje. I w tym samym meczu też grał Adam Chrzanowski, bo tam mamy dwóch Polaków i czerwona kartka Adama. No to nie jest najlepsza informacja, natomiast tutaj z wyjątkiem Świerczoka i Grzesia Krychowiaka, o którym pewnie będziemy dyskutować trochę więcej już za chwilę, to na pewno w kontekście reprezentacji najcenniejsze historie. To jest gol Piotra Zielińskiego. To jest też asysta Michała Karbownika, który z miejsca wszedł do drużyny Olympiakosu Pireus, a więc drużyny, która gra w europejskich pucharach, która jest w tej chwili liderem Ligi Greckiej. I na tej prawej stronie Michał Karbownik czuje się komfortowo, czuje się doskonale, ma pewne miejsce w składzie i cały czas punktuje. Ja jestem cały czas zaskoczony, że jednak tej szansy od Paulo Souzy nie otrzymał. Jest tylko w reprezentacji U21, bo tak jak rozmawialiśmy przed programem, zwróć uwagę, jak wyglądają nasze sytuacje na wahadłach. To jest Jóźwiak 25 minut w ten weekend, poza kadrą z powodu kontuzji Reca i Rybus, poza kadrą Płacheta, bo teraz jakieś problemy covidowe, ale wiemy, że i tak on w tej kadrze się nie łapał. I Puchacz poza kadrą. No tutaj bardziej dotknąłeś zawodników lewej strony, bo nieobecny ale Rybus. Ale mówię jakby ogólnie, bo Rybus, też Karbownik wiemy po obu stronach może grać. Nieobecny Reca rzeczywiście, no z dużymi problemami dzisiaj Kamil Jóźwiak, bo jest tylko ostatnio rezerwowym w drużynie prowadzonej przez Wayne'a Rooney'a. Też wiemy te wielkie problemy regulaminowe, finansowe, minus 10 punktów i wydaje mi się, że bardzo trudno będzie się temu zespołowi wygrzebać, a to mniej więcej będzie oznaczać to, że za chwilę tych piłkarzy po prostu derby będzie, czy derby będzie sprzedawać.
Natomiast no, też staram się czasami spojrzeć na pewne historie oczami selekcjonera i wyobrażam sobie, że na tym etapie eliminacji, gdzie pozostały nam cztery mecze do rozegrania, bo to jest San Marino w Polsce, Tirana i mecz z Albanią, prawdopodobnie kluczowy, potem wyjazd do Andory, na koniec PG Narodowy i konfrontacja z Węgrami, też to chyba dzisiaj nie jest czas na testowanie i dlatego nie włącza nowych piłkarzy do tej reprezentacji trener Paulo Souza. Wydaje mi się, że w kontekście Mistrzostw Świata, jeśli Polacy będą mieli grać w barażach i będą mieli za chwilę grać na turnieju w Katarze, to jednak Karbownik stanie się poważnym kandydatem, bo skoro piłkarz przychodzi do Olympiakosu Pireus i z miejsca ma miejsce w składzie topowego greckiego klubu, no tak to trzeba definiować, to nie wyobrażam sobie, żeby za chwilę on nie stawał się poważnym kandydatem do gry w pierwszej reprezentacji kraju, zwłaszcza, że ta prawa strona to prawe wahadło, jeśli będziemy grać wahadłem, bo być może jednak trener w ostatniej chwili dojdzie do wniosku, że wrócimy do tego klasycznego ustawienia z czwórką z tyłu, ale niezależnie czy czwórką, czy trzema stoperami wahadłowymi, bo wiemy, że u Souzy to jest hybryda, to jest płynne, elastyczne, to wydaje mi się, że będzie trzeba bardzo poważnie traktować młodego, perspektywicznego, wybieganego, zdrowego, zaawansowanego technicznie podstawowego piłkarza Olympiakosu Pireus. Mateusz, kiedy byłeś ostatnio na Cyprze? Mówi na Cyprze, to myślę, że nie byłem ze 2 czy 3 lata. Pamiętam, że jak ostatni raz doleciałem, to niestety nikt po mnie nie wyjechał. Musiałem wypożyczyć samochód, ale mając doświadczenie z Tajlandii, czyli ruchu lewostronnego, radziłem sobie na tych szosach cypryjskich doskonale. Ciekawe, czy też doskonale radzi sobie nasz gość. No tak, jest nasz gość, a więc zdobywca hat-tricka w ostatnim spotkaniu z Anortozisem, Mariusz Sępiński. Cześć, Mariusz. Cześć, cześć, cześć. Mariusz, ty jak patrzę, w jakich klubach grałeś, w jakich krajach, bawisz się życiem, co? Najbardziej mi się podobało we Włoszech i pewnie o tym wiecie, ale dzisiaj tutaj jestem, też nie jest źle. To słuchaj, powiedz skąd ten Cypr, bo tak naprawdę wiemy, że była oferta za Iku Solna, który ma polskiego trenera, trenera o polskich korzeniach, który płynnie mówi po polsku, Bartosza Grzelaka. Były jakieś inne oferty, pewnie miałeś też kilka propozycji z samych Włoch, a ostatecznie Aris Limassol. Dlaczego taki wybór? Wiesz co, na początku też byłem sceptycznie do tego nastawiony, bo na początku, kiedy właściciel klubu do mnie dzwonił, odmówiłem raz albo dwa, ale potem tak naprawdę czekałem na jakąś ofertę, którą bym mógł rozważyć, a nie ofertę z klubu Serie B, przeciętnego klubu Serie B. I pomyślałem sobie, skoro sam właściciel klubu dzwoni do mnie, naciska, żebym przyszedł, bardzo mnie chce. Po rozmowie z nim można było wyczuć, że nie jest to taki stereotypowy rosyjski właściciel, który po jednym przegranym meczu będzie zmieniał trenera, ma jakiś plan na to wszystko. Mając jeszcze 3 lata kontraktu z Weroną, pomyślałem sobie, że gdzieś może taka odskocznia, pójście do tej ligi, strzelenie kilku bramek, złapanie tej pewności siebie będzie dobre. Czy to była dobra decyzja? Nie wiem, czy to była dobra decyzja. Zobaczymy po sezonie, ile uda mi się bramek strzelić. Jeżeli strzelę 15-20 bramek, to wszyscy powiedzą, że to była dobra decyzja i pewnie wtedy wrócę do Włoch, a gdy nie, no to pewnie była zła decyzja, dlatego czas wszystko pokaże. Mariusz, ja kiedyś regularnie jeździłem na mecze Ligi Cypryjskiej, zwłaszcza na spotkanie Anortozji, z którym graliście w tej kolejce, bo tam wtedy, pamiętasz, grał Wojciech Kowalczyk, grał Mariusz Piekarski, grał Sławomir Majak. Także ta polska kolonia rzeczywiście była potężna. Natomiast wtedy, oprócz naprawdę niezłego poziomu sportowego, bo też w środku pola grał Temur Kecbaja, reprezentant Gruzji, no były dosyć duże problemy, nazwę to organizacyjne, też poziom sztabu medycznego. Pamiętam, jak Mariusz Piekarski zapał kontuzję i wtedy leczyli go prądem i nie za bardzo wiedział, o co chodzi. Chciałem cię zapytać, jak to dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o poziom, jak przyrównasz do normalnego klubu we Włoszech? Baza treningowa, opieka w klubie medyczna, jakby no cała organizacja klubu, logistyka, zajmowanie się tymi wszystkimi rzeczami, którymi zajmuje się zwykle management i administracja w innych częściach Europy.
To znaczy na początku problem, kiedy tutaj przyjechałem, był taki, że było dużo ludzi, było dużo maszyn i tak dalej, tylko nie do końca ci ludzie potrafili to obsługiwać, bo wiadomo, to był nowy klub, jest nowy klub, który ten właściciel chce, żeby stał się największym na Cyprze, bo takie są jego plany. I początek był taki, o czym z nim też rozmawiałem, kiedy tutaj przyjechałem, no ale przez ten ostatni miesiąc dużo się zmieniło. Sztab medyczny nie można narzekać, bo mamy tak naprawdę wszystko, i odnowy biologiczne, i sztab jest dosyć zaawansowany, bo we Włoszech to też nie wygląda to tak jak w Anglii czy pewnie w Niemczech z tym sztabem medycznym. Dlatego nie ma co narzekać. Myślę, baza treningowa jest taka jak i w klubach Serie B we Włoszech, także wiadomo, to nie jest ani Serie A, ani Bundesliga, ale jest ok, jeżeli patrząc na to, jak ludzie mówili o Cyprze, jak postrzegali ten kraj, no to jest ok. Słuchaj, trzy bramki w tej ostatniej kolejce. No, dałeś chłopie popis, dwie bramki głową, jedna z akcji, druga po stałym fragmencie gry. Bardzo sprytna takie sytuacyjne uderzenie. I to wszystko w 19 minut. Tak, trzeci gol po naprawdę ładnej akcji, wymianie piłki po trójkącie i spokojne uderzenie pasówką. Natomiast czy był już taki pierwszy element, powiedziałbym, zniecierpliwienia ze strony właściciela i takiego zaniepokojenia z twojej strony? No bo jednak w tej chwili na papierze to wygląda fajnie. Cztery mecze, trzy bramki Stępińskiego, ale tak naprawdę to wszystko się wydarzyło w jednym meczu. Wcześniejsze trzy spotkania bez trofeum, bez zdobyczy bramkowej. Czy zaczynałeś się już tą sytuacją denerwować? Wiesz dokładnie jak to jest w przypadku napastnika. Jeżeli przychodzi do takiej ligi i nie strzela nie w trzech, tylko nawet w jednym meczu, to nie jest z tego zadowolony. I oczywiście, że miałem z tyłu głowy gdzieś tam to, ale chyba właściciel i dyrektor sportowy był bardziej spokojny niż ja i cały czas mnie uspokajali i tak dalej, bo z samej gry byłem bardzo zadowolony. Nie mieliśmy po prostu sytuacji jako cała drużyna i to dziś był problem, bo w poprzednich dwóch meczach ligowej nie strzeliliśmy bramki i to był problem. Teraz gdzieś tam ten worek się rozwiązał i mówię, spokojnie do tego podchodzę. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało z meczu na mecz. Chcę dobrze grać, chcę strzelać bramki, robić krok po kroku i nie podejmować żadnych nerwowych ruchów. Słuchaj, ale muszę ci tak powiedzieć, bo tam znaleźliśmy z Adamem wielu znajomych z polskiej ligi w drużynie Anortozi Famagusta i ten mecz to też był taką, powiedziałbym, kwintesencją tradycyjnego cypryjskiego futbolu, bo strzelasz trzy gole, wydaje się, że jesteście w niebie, potem dwa gole Anortozi, jakby nie dwie czy trzy świetne interwencje waszego bramkarza, to mogło się okazać, że z tego prowadzenia wysokiego i już zamawianej w przerwie kolacji, to za chwilę byłyby nici, bo naprawdę to się mogło skończyć dramatycznie. Nie, no masz rację, jak najbardziej. Gdzieś tam strzeliliśmy te trzy bramki i potem w drugiej połowie, na początku drugiej połowy, kiedy strzelili nam na 3-2, zrobiło się nerwowo. Ale takie sytuacje zdarzają się wszędzie. Ja pamiętam taki mecz w Ruchu, kiedy prowadziliśmy 3-0 po 20 albo 30 minutach z Lechią Gdańsk. Potem się zrobiło 3-2 i przez 30 minut była nerwówka, także no. Słuchaj, dobra, to teraz o poważnych sprawach. Jak świętowano? Co przygotowałeś dla kolegów i gdzie były bale po tych trzech golach? Bale nie było nigdzie, niestety. No ale nie mów, że wkupnego jakiegoś nie miałeś w zespole. Ale tutaj jest 25 nowych zawodników, więc jakie ty chcesz mieć? No to 25 różnych imprez. No. To wszystkie kluby w Limassol po kolei będziemy zwiedzać. Dobra, słuchaj, macie drugie miejsce, patrzymy. 12 punktów Apollon w tabeli, wy na miejscu drugim z dorobkiem 7. To jeszcze nam powiedz o tej sytuacji wewnątrz napastników, bo wiemy, że jest najlepszy napastnik Polski, Daniel Sikorski. On tutaj wszedł z ławki rezerwowych. Czy Spoliarić, który no z tobą wychodzi w przedniej formacji, czy on tutaj czuje taki oddech i gdzieś to sobie wizualizuje, że ci Polacy się trzymają razem, będą za chwilę mnie chcieli wypchnąć ze składu, czy jest ta atmosferka między wami na bardzo fajnym poziomie?
Znaczy pomiędzy mną i Danielem na pewno jest na dobrym poziomie. Potem co myśli Matiasz Poliaric, tego nie wiem, ale na ten moment to jest jedynie decyzja, jakim systemem chce grać trener, czy chce grać dwoma napastnikami, czy jedną i gdzieś tam zagęścić środek pola. To jest tylko ta decyzja. Jeżeli gramy dwoma napastnikami, to wiadomo, że Daniel też będzie grał. Jeżeli jednym, no to gram albo on, albo ja. Także. Mariusz, bo tak zaczynam się zastanawiać, też widzieliśmy akurat odnośnie tego, że w pierwszym meczu weszliście akurat w duecie, mieliśmy polski duet, natomiast ty miałeś jakieś zapytanie, jakąś ofertę z polskich klubów w ostatnim czasie? Trener Fornalik do mnie dzwonił, no ale już byłem po słowie tak naprawdę z właścicielem i tutaj Arisu i też jeżeli byłem po słowie, nie chciałem już tej decyzji zmieniać, bo też taki, też uważam, jeżeli coś powiesz komuś, że tak będzie, to trzeba tego słowa dotrzymać. A nie wiem, a wcześniej były jakieś zapytania ze strony Legii, ze strony Lecha i innych klubów? Nie, ze strony Legii i Lecha. Okay. Mariusz, to jeszcze jedna sprawa mnie interesuje, bo jednak wiemy, że ten rynek cypryjski jest permanentnie jakby monitorowany i penetrowany przez skautów topowych klubów greckich. Czy dla ciebie dzisiaj gdzieś ten okres życia, przygody z piłką w Arisie, to jest takie sprawdzenie się i jakby nabranie pewności siebie liczbą bramek i powrót do Włoch? Czy ty na przykład już przyzwyczajasz się do pogody, do tego stylu życia spokojniejszego, wolniejszego, gdzie każdy się może zatrzymać, porozmawiać, gdzie nie ma presji czasu i tak nie wykluczasz, że chętnie byś za chwilę z tego Cypru ruszył do dobrego klubu w Grecji? Nie no, priorytetem moim będą zawsze Włochy, także Włochy zawsze będą gdzieś tam przed Grecją, potem będzie zależało od ofert i tak dalej, ale mówię, Włochy to jest kraj, który kocham i to on będzie miał zawsze priorytet. Okej, Mariusz, to życzymy ci wszystkiego dobrego, życzymy kolejnych goli i na pewno muszę będziemy... Muszę jeszcze go zapytać, wiesz, co ma za oknem, czy jakiś basen, czy morze? I basen, i morze. Ale wy się bawicie tam z Danielem Sikorskim. Pewnie kiedyś jeszcze w duecie może was się uda złapać. Mamy nadzieję, że też ten duet zobaczymy na boisku. Także pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć, cześć. Ale to, co mówiłeś o tym meczu jeszcze, żeby jakby wszystko uzupełnić, to tam polskich akcentów było dużo, bo tak Daniel Sikorski, Mariusz Stępiński, to wiadomo, ale z nimi gra jeszcze Michał Raduc. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. No i Van Aertozisie tak naprawdę nie dość, że polskich akcentów było wiele, bo Bulsuladzic był... Kaczarawa. Denis Popowicz. Tak, Popowicz, Kaczarawa. Paul Sarajuri. I do tego wszystkiego na przykład, nie wiem, Warda z Pałku Saloniki, znane także Loria. Polskim kibicom reprezentacji z meczu z Gruzją, Loria. No tak, tak, dużo, dużo znajomych twarzy, natomiast jak obejrzałem taki obszerny skrót z tego spotkania, to mówię, Boże, kwintesencja cypryjskiego futbolu, to znaczy nawet przy 3-0 nie można grać spokojnie i być w pewnym wyniku, ale może dlatego... Ta liga jest szalona, ta liga jest gorąca, ta liga jest lubiana przez tamtejszych kibiców. No ten stadionik, on nie do końca mi odpowiada, bo to jest taki jednak stadionik z bieżnią. Jak się przyjedzie na ten stadion Anortozi, to on wygląda zupełnie inaczej. Ale bardzo ważne 3 bramki dla Stępińskiego, bo myślę, że teraz chłopak taki złapie oddech i będzie mógł bez specjalnej presji. Nie będzie tego usztywnienia nogi przy następnych okazjach do zdobycia bramki. No powinien sobie założyć na przykład taki cel. Przebijam osiągnięcie Wojta Kowalczyka z Anortozi, kiedy zostawał królem strzelców. A ile wtedy miał? Pamiętasz? Nie pamiętasz. Ale w ostatnim sezonie też nie było tych bramek mało, jeżeli chodzi o Mariusza Stępińskiego. To było chyba 9 goli w Lecce i 3 asysty. Ja myślę, że Mariusz jest takim zawodnikiem, który oczywiście szuka swojego miejsca na ziemi, szuka gdzieś tam swojego miejsca w życiu i teraz chodzi, żeby coś przeskoczyło. To znaczy mam takie wrażenie, że on jest cały czas zawodnikiem, który ma dosłownie odcineczek do tego, żeby ktoś miał przekonanie w mocniejszym klubie, w mocnej lidze, żeby na niego postawić, żeby był tym pierwszym wyborem na dłuższy czas. Tak
takie na pewno myślenie miał właściciel Nont, pan Kita, bo przecież za niego te pieniądze wydawał i w tego piłkarza wierzył. Natomiast no, Mariusz po w dobrym wejściu w zespół jednak troszeczkę później obniżył loty. Też wiemy, że te wymagania Ligi Francuskiej są trochę inne. Ta specyfika ligi też jest dosyć taka, powiedziałbym, osobliwa i FC Nantes opuścił. Hat-trick Mariusza Stępińskiego to na pewno wydarzenie tego weekendu, ale działo się jeszcze więcej i też było sporo polskich goli, były polskie asysty. Akurat czystych kont za wiele nie mieliśmy, natomiast za chwilę sobie zobaczymy, jak to dokładnie wyglądało. No i jest nasza grafika. Adam Buksa, znowu gol. Kacper Przybyłko, kolejny gol i bardzo ważne trafienie Jarosława Niezgody. Pierwszy raz od października 2020 roku trafił Jarosław Niezgoda, który ostatnio leczył zerwane więzadła krzyżowe. Do tego Mateusz Bogusz z kapitalnym trafieniem. Tak, no, Portland Timbers zapłacili za polskiego napastnika. Wiemy, że też ma wysoki indywidualny kontrakt, natomiast też mnóstwo problemów zdrowotnych i to jest cenna informacja, bo tutaj widzimy, że tym razem Polacy opanowali rynek amerykański. W tygodniu to, co pokazywałeś, też strzelił Patryk Klimala, także no, dzisiaj spoglądamy na klasyfikację strzelców MLS. Na pierwszym miejscu jest Kamara, 16 bramek z DC United. Na drugim miejscu jest zawodnik Seattle, a więc Rui Diaz, który ma tych bramek 15. Adam Buksa z drużyny New England Revolution, a więc zespołu, który prowadzi w konferencji wschodniej, ma tych goli 12. Tyle samo, ile kolega klubowy Bow. Mówiliśmy już o tej współpracy Boła z Buksą, także zobacz, dwóch napastników ma łącznie 24 gole w barwach New England. 12 bramek Buksy, 12 bramek Boła. Jeśli chodzi o Kacpra Przybyłko, dla Kacpra Przybyłko z Philadelphia Union, to była bramka numer 9 w tym sezonie i on jest w gronie kilku zawodników, którzy zajmują 16 miejsce w klasyfikacji strzelców. Natomiast Patryk Klimala ma 7 goli, to jest miejsce numer 23, ale to nie jakby pojedyncze miejsce, tylko tam jest też kilku zawodników z 7 bramkami. Dla Jarka Niezgody pierwsze trafienie w 5 meczu chyba tego sezonu, bo tych kolejek tam różnie rozgrywali, 25, tylko. Tak, 28. Na pewno jest to duży talent, na pewno jest to chłopak, którego stać na bilansę na poziomie Przybyłki czy Buksy, natomiast potrzebuje zdrowia. No, żeby regularnie grać, to trzeba mieć zdrowie, ale buduje mnie Klimala, muszę powiedzieć. Buduje mnie Klimala, bo... A to o Klimali później, jak się z nim połączymy. Okay. Bo za chwilę będziemy mieli połączenie z Mateuszem Boguszem. Pogadamy sobie z nim na temat tego strzelonego gola, tego, jak mu się gra na Ibizie. Natomiast jeszcze wracając... Znaczy jedno jest pewne, że jeśli chodzi o piłkarzy Ibizy, że oni chyba nie za dużo tańczą na tej Ibizie, nie. Bo spoglądamy na tabelę, to na pierwszym miejscu Gijón, na drugim miejscu Almeria i potem Ponferradina i na czwartym miejscu ex aequo z Teneryfą i Eibar z dorobkiem 11 punktów właśnie klub Mateusza Bogusza. Bogusza, który ma 6 meczów rozegranych, 3 bramki zdobyte, 2 pamiętamy z Malagą, teraz z Burgos, do tego też dołożona asysta, także widać, że ten chłopak... No, odnalazł się na Ibizie. I też widzimy taką powtarzalność, jeżeli chodzi o zdobywane gole, bo bardzo podobne trafienie z Malagą, też z dystansu, też piękny gol, można go tam, wrzucają go akurat na Twittera, my tutaj go pokazać nie możemy ze względu na prawa autorskie, ale na pewno spokojnie możecie go sobie znaleźć, bo naprawdę trafienie wielkiej urody, no i ma coś takiego, że naprawdę ta noga Mateusza Bogusza jest ułożona niesamowicie. No tak, no mówimy o piłkarzu, który jednak będąc kilka lat młodszym grał pierwsze skrzypce w reprezentacji młodzieżowej, to trzeba odnotować. Potem pamiętamy, że tego piłkarza bardzo chciał mieć w Legii Warszawa Czesław Michniewicz. Nie do końca też Marcelo Bielsa zgadzał się z tym, żeby zawodnik szedł na wypożyczenie do Ligi Polskiej, bo uznawał, że to jest jednak znaczący krok wstecz. Oni tego piłkarza chcą mieć pod kontrolą, chcą go monitorować, chcą, żeby grał w lepszym towarzystwie, w lepszej lidze. Uznano, że nawet druga Liga Hiszpańska
jest nieporównywalna w stosunku do ekstraklasy, nawet w stosunku do klubu, który miał szansę przecież grać w europejskich pucharach, gdzie to jest zawsze okno wystawowe, gdzie tego piłkarza na pewno w skali europejskiej się lepiej reklamuje niż jako zawodnika występującego w drugiej lidze. Ale być może Leeds United na tym kompletnie nie zależało. Po prostu chcą zawodnika ogranego, chcą zawodnika, który, nie wiem, zagra w tym sezonie 30 spotkań, strzeli 8 bramek, dołoży do tego 5 asyst i potem być może będzie walczył o to, żeby po prostu grać w Premier League, no bo tego też nie możemy wykluczyć. Jestem sam bardzo ciekawy, jakie są plany w ogóle Mateusza i na Mateusza w Leeds. Tym bardziej, że już w Leeds debiutował w Pucharze Ligi, także w Championship. Do tego wszystkiego jeszcze pamiętajmy, że to już drugi sezon na zapleczu La Ligi Mateusza Bogusza, który właśnie jest z nami. No dobrze, Mateusz, powiedz, skąd się bierze ta świetnie ułożona noga i te kapitalne trafienia z dystansu? Jak długo ty to trenujesz? Skąd to wszystko się ci wzięło? Dzień dobry. No ja nie wiem, skąd mi się to wzięło. Tak jakoś zawsze ta prawa noga była ułożona, no a teraz w końcu zaczęło wpadać to. Mateusz, powiedz też generalnie, jeżeli chodzi o to, o co pytał Mateusz, jak wyglądała ta twoja droga na Ibizę? Bo patrzymy, że poprzedni sezon w Logroñés nie do końca udany. Tam nie grałeś regularnie, tylko jedna asysta, jeden gol. Gdzieś wydawało się, że poniekąd, można powiedzieć, nawet przepadłeś w tym Logroñés. Tutaj znowu wybór padł na drugą ligę hiszpańską, Ibizę. Czemu Ibiza, czemu nie Legia, czemu na przykład nie inny klub? No jeśli chodzi o te Logroñés, no to właśnie to tak było, że te wypożyczenie było tak na szybko, że tak powiem, ogarniane, bo nie było cały czas zgody z klubu i w ogóle tam nie miałem trafić. No i w tych ostatnich dniach, no ja bardzo nalegałem na to, żeby iść na to wypożyczenie, bo chciałem grać, no i podpisałem kontrakt z tym Logroñés, no ale tam praktycznie nikt o mnie w klubie, nikt nie wiedział, ja nic o tym klubie też nie wiedziałem, no i tak to właśnie się skończyło, jak skończyło, no ale też fajne doświadczenie, bo też wiem, też mi to pomogło w jakiś sposób, na pewno mentalnie. No a z tą Ibizą, no to zdecydowałem się na to, bo znałem już tą ligę hiszpańską, podoba mi się ten styl, jak tu grają w piłkę. No i dużo przed tym wyborem rozmawiałem z trenerem, też z prezesem w tym klubie i naprawdę mają fajny plan na ten klub, dlatego stąd ta decyzja. Mateusz, ja się przyzwyczaiłem do tego, że to polscy celebryci gdzieś tam podwijają Ibizę. Pasza, Privilege, Bora Bora, Boom, te słynne kluby na Ibizie. To się okazuje, że Polak podbija UD Ibiza. Czy ty dzisiaj czujesz, no nie wiem, że stajesz się gwiazdą tego klubu i tej drugiej ligi hiszpańskiej? Znaczy gwiazdą, no to wiadomo, jest dopiero początek i ja wolę, że tak powiem, nie i gadać, a więcej robić, no zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, no ale na pewno tam gdzieś to czuć i słychać, że kibice też są mega za mną i zobaczymy, jak to będzie, no. Słuchaj, a gdzieś udaje ci się odwiedzać jakieś te modne miejsca, które odwiedza cała Europa, czy trzymasz się z daleka i tylko, wiesz, zamykasz oko i skręcasz do bazy treningowej? Nie, no ja myślę, że wszystko jest do ludzi, ale tu i tak jest teraz jeszcze taki... Dalej są ostrzeżenia z COVID-em i tu to tak nie wygląda, jak, nie wiem, ja jestem i tak pierwszy raz na Ibizie, nie wiem, jak to było wcześniej, ale chłopacy mówili, że jeszcze te ostrzeżenia są i to tak nie wygląda, jak było wcześniej, dlatego większość tych takich klubów znanych, pozamykanych jest wszystko. Także nie wiem, nie sprawdziłem jeszcze. Słuchaj, a powiedz mi, byłeś w stanie się szybko przyzwyczaić do trochę innego menu? No bo jednak wiem, jak to wygląda w angielskich klubach. Rano na śniadanie fasola, jakiś dobry boczuś, jajka, a w Hiszpanii jednak no chyba to śniadanie wygląda zupełnie inaczej, kiedy jedziecie na mecz. No, myślę, że zupełnie inaczej i też zupełnie lepiej. No, tutaj jedzonko w tej Hiszpanii to nie można powiedzieć, ale no, jest mega dobre. Niż te angielskie, bo ja, że tak powiem, za tą fasolką to nie przepadałem nigdy i nigdy mi się nawet nie udało skosztować. Także jest to nieporównywalne. No. Ale myślę, że ten hiszpański klimat no, bardziej mi sprzyja niż angielski. Jak z językiem, powiedz? Z językiem mam... Rozumiem coś, ale z, że tak powiem, porozumiewaniem się jeszcze jest ciężko. Ale teraz mam 3 lekcje w tygodniu, jest więcej czasu, także myślę, że złapię. Mateusza, jaki ty dzisiaj masz plan na siebie? W sensie takim, okej, zagrasz pewnie fajny sezon w Ibizie, bo to wszystko dobrze się zaczyna. Są duże szanse na to, że będzie naprawdę udany czas dla ciebie w tym roku, w tym sezonie. Natomiast dalej, ty byś chciał, nie wiem, walczyć o powrót do Leeds? Chciałbyś poszukać jakiegoś klubu, nie wiem, w pierwszej La Lidze? Jak to wygląda?
Ciężko mi powiedzieć, no jestem związany dalej z Leeds, mam jeszcze 2 lata kontraktu, jestem cały czas w kontakcie z dyrektorem sportowym i zobaczymy jak to będzie. No na razie teraz się skupiam na tym sezonie, chciałbym zagrać jak najwięcej meczów, strzelić jak najwięcej bramek, zrobić jakieś liczby fajne i wtedy będziemy decydować, co będzie dalej. Czego najbardziej nauczyłeś się od Marcelo Bielsy? Co on zmienił w twoim takim warsztacie piłkarskim? No bo to na pewno trener, też jeżeli chodzi o charakter wyjątkowy. No, na pewno trochę charakter mi się też poprawił. Stałem się tak, że tak powiem, trochę twardszy, bo tam, że tak powiem, mięcy nie wytrzymują za długo. Też miałem na początku problemy z tym, bo tak jak tam trenowaliśmy i tak jak tam się funkcjonuje, to na pewno mnie to zmieniło i trochę mój pogląd na piłkę też się zmienił. No ale przede wszystkim też takiej mądrości w Rzymie nauczył i że tak powiem, też dużo poprawił moją kondycję, jak byłem w Leeds. No i myślę, że teraz mi to mega pomaga. Słuchaj, ja przeczytałem kilka wywiadów z Bielsą, gdzie między innymi no, także padły twoje wątki. On cię szalenie komplementował. Tak sobie wyobrażam, że no, chociażby ta sprawa językowa, czyli jego kontakt z trenerem Juanem Carlosem Carcedo, twoim opiekunem, musiał być decydujący jakby w sensie akceptacji wyboru kierunku na wypożyczenie, bo też wiemy, że bardzo chciał cię mieć w Legii Czesław Michniewicz. Czy ty byłeś bardziej za Ibizą, czy za Warszawą? Ciężko mi powiedzieć. No, po tym sezonie w Logroñes tam wiadomo, że tak trochę mentalnie, że tak powiem, byłem przygaszony, bo ta końcówka, no, w sumie końcówka. No, ostatnie pół roku to praktycznie tylko z ławki wchodziłem. Też nie rozumiałem tych decyzji tam. No i byłem w stałym kontakcie z trenerem Michniewiczem, no ale wiem, jak też na to Leeds poglądało i oni za bardzo nie chcieli mnie wypuszczać do Polski i myślę, że tej zgody bym nie dostał, żeby iść do Polski. No. A właśnie z trenerem z Ibizy to też słyszałem takie, że na Ibizę tu, ale jak zacząłem rozmawiać o tym klubie z prezesem, z trenerem i zobaczyłem, jakie mają na mnie plany, jak ten klub funkcjonuje, no to zdecydowałem się i przekonałem się, że tak naprawdę jest. No. Czyli rozumiemy, że Leeds United dzisiaj nie było zainteresowane wypożyczeniem swojego zawodnika do drużyny mistrza Polski, który no jednak stwarzał nadzieję na regularną grę w europejskich pucharach, tylko woleli cię wypożyczyć do drugiej ligi hiszpańskiej, uznając, że tam po prostu dokona się zdecydowanie szybszy rozwój zawodnika. No, dokładnie. Okej, a powiedz, organizacja tego klubu, ona jest taka mocno wakacyjna, czy to jest pełne profi? Nie, właśnie pełne profi jest. Właśnie klub awansował z trzeciej ligi, a myślę, że organizacyjnie i też jak ten klub funkcjonuje, to może wiadomo, że nie ma tu tyle boisk i takiego zaplecza jak tam w tych top drużyn w tej drugiej lidze, a może nawet gdzie indziej, no ale wszystko, co potrzebne tu jest. No, zbudowali nową siłownię, wymienili wszystkie boiska do treningu na stadionie, też przebudowali ten stadion, żeby tam spełniały te wymogi. Trawę też wszędzie wymienili na stadionie, także no, nie ma naprawdę do czego się doczepić. A jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o siłę ligi? Bo ja też obejrzałem kilka twoich spotkań i mam takie wrażenie, że tam jest bardzo duży dysonans, bardzo duża różnica pomiędzy tymi zespołami z czołówki tabeli, a tymi, które biją się o utrzymanie. No, ciężko powiedzieć. No, ta liga też jest taka, że czasami gra tam się z zespołem z czołówki i gra się po prostu lepszy mecz niż z takim zespołem, który tu już w tej lidze gra regularnie i tam zawsze jest gdzieś w środku albo na końcu. No, też ciężko powiedzieć, bo to zależy od meczu, ale myślę, że te zespoły takie jak tam Gijón, teraz Valladolid, Eibar, właśnie teraz gramy sobie z Eibarem, no to wiadomo, że mają tam najlepsze drużyny, no ale tak jak mówię, no, mecz meczowi nie jest równy i to wszystko zależy, jak się mecz potoczy. A ja naprawdę jestem, nie że powiem zdziwiony, ale my naprawdę tu gramy fajną piłkę w tej Ibizie, że trener chce się utrzymywać przy piłce. Praktycznie czy gramy z lepszą drużyną, czy słabszą, praktycznie zawsze my prowadzimy grę. Słuchaj, a powiedz, czy sprecyzowano mniej więcej cel na ten sezon, czy to jest po prostu środek tabeli, spokojne utrzymanie i jakby budowanie tego zespołu powolutku? Czy w tej chwili się gdzieś już tam zapaliła lampka, skoro jesteście po kilku kolejkach na czwartym miejscu, że może zaryzykować, kogoś dobrać w najbliższym oknie i powalczyć o najwyższą klasę rozgrywkową? No ja myślę, że bardziej jest ten cel taki, żeby się utrzymać. To tak nikt bardziej poza to nie wyskakuje, ale patrząc na to, że my jeszcze meczu nie przegraliśmy i myślę, że no, fakt, że mieliśmy 5 remisów, no ale gdzieś tam ten niedosyt jest w drużynie i widać, że naprawdę nas na to stać, żebyśmy wygrywali, bo my praktycznie każdy mecz wygrywamy 1-0 i zawsze nie umiemy dotrzymać tego wyniku do końca. Także
Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, ale na razie to idzie w dobrym kierunku. Słuchaj, to jeszcze taka, no myślę, że ciekawa dosyć obserwacja dotycząca sposobu grania, bo mam takie wrażenie, że bardzo często obwiniany Piotrek Zieliński w reprezentacji za to, że nie jest liderem, że nie ma takiego wpływu na grę, on jest po prostu zawodnikiem przyzwyczajonym do zupełnie innego stylu grania w Napoli, gdzie tę piłkę dotyka kilka razy częściej niż na poziomie reprezentacji. Powiedziałeś tutaj też już ze swojej strony, że trener chce się utrzymywać przy piłce, czyli rozumiem, że ta toka, to cały czas tutaj piłeczka musi chodzić. I potem przyjeżdżasz na zgrupowanie reprezentacji młodzieżowej. Tak zastanawiam się, co się człowiekowi musi w głowie przestawić, bo jest przyzwyczajony jednak do trochę innego stylu grania w klubie, a inaczej gra się z innymi partnerami w reprezentacji. No na pewno ten styl jest inny, bo no tak jak mówię, no tu my praktycznie, to trener nie chce, żebyśmy wybijali piłkę, no czy odbieramy tą piłkę tam u nas w polu karnym, czy to, no to zawsze tam wychodzimy jakoś podaniami, no wiadomo nie, że za każdym razem, ale staramy się właśnie cały czas na małej przestrzeni tymi podaniami wychodzić, no i później na pewno te style się różnią, jak przyjeżdża na stację, to są trochę inne założenia i trochę inaczej to wygląda. A słuchaj, a jaki jest taki element piłkarski, który ty najbardziej poprawiłeś podczas tych dwóch, półtora roku w Hiszpanii? Co jest takiego, czego wcześniej jakby nie miałeś w swoim warsztacie piłkarskim, będąc w Polsce czy w Anglii? Jeśli chodzi o tamty rok wypożyczenie, to na pewno się w defensywie poprawiłem, bo w tamtym meczu to ja nie wiem, w którym meczu my atakowaliśmy albo utrzymaliśmy się przy piłce. Także na pewno to. No ale też Hiszpanie właśnie mega lubią grę na takiej małej przestrzeni, na takim, że zagrać i wyjść na pozycję i myślę, że to poprawiłem tak najbardziej. Mateusz, a ta polska technika na przykład w dziadku, to jesteś częściej na zewnątrz czy w środku na tle Hiszpanów? No wiadomo, że jestem najmłodszy, to na razie zaczynam w środku, ale myślę, że nie odstaję aż tak bardzo. Słuchaj, a powiedz, jest jakiś taki piłkarz na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej, na którego my powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, że no, robi na tobie niesamowite wrażenie, jak go oglądasz z perspektywy boiska? Ja nie mam dobrej pamięci do nazwisk, do zawodników, także za bardzo się nie skupiam na innych. Okej. Okay. To Mateusz, zapytamy klasycznie, tak jak Mariusza Stępińskiego, jaki widok z okna masz, bo na Ibizie pewnie też biedy nie ma. Nie, biedy nie ma, no. Pogoda jeszcze jest, także... Ale co, basenik może? Klimat sprzyja. A jesteś w ogóle, na przykład, może, no. Jesteś w ogóle fanem owoców morza, czy... Nie, ja właśnie bardziej mięso. Mięso. Ja bardziej, tak, no. To musimy tam z Adamem podjechać i cię nauczyć gdzieś gamba z alachijo i dobrych ryb, także... Nie, już mi dali skosztować, ale nie. Ja nie polubię chyba tego. Nie przechodzi. No. Nie moje klimaty. No to słuchaj, za pierwszym razem trochę więcej wina, a potem się już przekonasz. Dobrze, Mateusz, dziękujemy ci bardzo, powodzenia życzymy i będziemy sobie oczywiście śledzili te wszystkie spotkania. Mamy nadzieję, że będą kolejne piękne gole. Słuchaj, jakbym się zajmował na co dzień drugą ligą hiszpańską, to bym zawsze tutaj prosił szefa redakcji, żeby mnie wysłał na mecz akurat do ciebie w domu, bo to jest naprawdę fajne miejsce. Dzięki bardzo, pozdrawiamy i powodzonka. Panie, dziękuję, do widzenia. Znowu ci wypadło. No wiesz. Trzymaj. Problemy techniczne. Problemy, ale telewizja na żywo nie ma z tym problemu, ale tak patrzę sobie na drugą ligę, no to tam jest gdzie pojeździć. Masz Las Palmas, masz Ibizę, te wszystkie wyspy, ale jeszcze do niedawno Majorka. Ale zobacz, no dzisiaj to też chcę powiedzieć, jak się zmienił polski futbol i jednak jakie mamy gwiazdy i w jakich miejscach. Bo ja pamiętam czasy w końcówkach lat 90., gdzie tak naprawdę reprezentacje musieli z przodu trzymać ludzie grający w drugiej lidze hiszpańskiej. To był bardzo często nasz ekspert tutaj z kanału z Weszło, Wojtek Kowalczyk, który był wypożyczony później z Betisu do Las Palmas. I to był człowiek, który dał awans Osasunie Pampeluna do pierwszej ligi hiszpańskiej, czyli Mirek Trzeciak, prawda? I bardzo często jednak no my byliśmy tacy naładowani energią i optymizmem, że przyjeżdża Kowal z Las Palmas i Franek z Osasuny i oni dadzą dużo dobrego reprezentacji Polski. Dzisiaj możemy mówić o Boguszu, młody chłopak, super miejsce, fajna liga do rozwoju. Natomiast no to jest dzisiaj piłkarz, który jest znaczącym zawodnikiem reprezentacji Macieja Stolarczyka, ale na razie o nim za dużo nie mówimy w kontekście pierwszej reprezentacji, bo taka jest konkurencja, bo mamy tam ludzi występujących, nie wiem, w Neapolu, w Leeds i w kilku innych fajnych miejscach w piłce europejskiej. Też zobacz, jak to wszystko się zmieniło, bo jeszcze pewnie jakieś 10 lat temu
może 15 lat temu, kiedy mieliśmy tylko Maćka Żurawskiego w Celticu, Ebiego Smolarka w Borussii Dortmund, no to my takiej grafiki, jaką tutaj puszczamy z weekendowymi sukcesami Polaków, to pewnie byśmy nie uzbierali przez cały miesiąc. No i co, może to szkolenie nie jest takie złe, bo jednak paru zawodników wyjechało przez te ostatnie lata do Europy. To Mateusz, skoro byliśmy przy Leeds, przy młodych zawodnikach z Anglii, to wspomnijmy też o Mateuszu Musiałowskim, bo w drugiej Premier League, czyli tej Premier League U23, strzelił 2 gole i to nie w byle jakim meczu, tylko w meczu z Chelsea, co prawda przegranym 3-4, natomiast no, to jest chłopak, który dopiero w październiku, dokładnie tutaj chyba napisaliśmy, 17 października skończy 18 lat. Wielki polski talent, człowiek, który przebija się w młodzieżowym Liverpoolu i gra też w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Talent niezwykły. To jest perła, to jest diament. Ja ostatnio rozmawiałem z Jerzym Dudkiem, który rozmawiając z różnymi ludźmi w Liverpoolu, to tylko cały czas mówią Musialowski, Musialowski, Musialowski. Czyli mówimy o drużynie U23 i o Polaku, który dopiero za 2 miesiące będzie kończył 18 lat. Tak jak wprowadziliśmy do reprezentacji Polski Zalewskiego, no to może nie w listopadzie, ale myślę, że to jest perspektywa kilku następnych miesięcy i sądzę, że tak jak Paulo Souza sięgnął po Kacpra Kozłowskiego z Pogoni Szczecin i wszyscy w zasadzie, no pewnie nawet wcześniej niż Paulo Souza, wiedzieli w Polsce, że jest taki brylancik i talent niezwykły w Pogoni Szczecin, bo ja pamiętam dyskusję o tym chłopaku, jak miał 14 czy 15 lat, że jest tam ktoś niezwykły, no to sądzę, że za chwilę kolejny 18-latek, czyli Musialowski przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji, nawet żeby się oswoić z atmosferą, bo nawet jeśli on dzisiaj miałby nie grać, no to ja jestem za tym, żeby jednak takich chłopaków powoływać, żeby takim... Mimo, że nie grali w pierwszej drużynie? No nie, no ale słuchaj, no myślę, że taka rywalizacja w drużynie U23 w meczu Liverpool-Chelsea, no to naprawdę z całym szacunkiem do, nie wiem, meczu nawet Łęczna-Stal-Mielec nie jest na niższym poziomie i grają tam fajni piłkarze wyszkoleni, którzy za chwilę będą gwiazdami w Premier League. Także bardzo chętnie bym chciał, żeby taki chłopak na przykład przyjechał, pogadał z nim Robert, żeby gdzieś tam zobaczył i jak ile mu jeszcze brakuje do jednego z najlepszych piłkarzy świata, bo dla niego to będzie kolejna motywacja. Z jednej strony wiadomo, ma Salaha, ma Mané, ma Firmino, ma innych zawodników w klubie, ale no, dla niego to byłby też nieprawdopodobny kop. Poza tym takie powołanie, mimo że wiedzą w Liverpoolu wszyscy, jaki to jest talent, jaka skala talentu, to byłby następny, moim zdaniem, taki impuls, żeby szybciej go do tej pierwszej reprezentacji Liverpoolu, do tej pierwszej drużyny Liverpoolu tam wrzucić, bo wyobraź sobie sytuację. No 18-letni Polak z U23 jest powołany do pierwszej reprezentacji Polski. No na pewno Mateusza będziemy bacznie śledzić, natomiast przenieśmy się na chwilę do Rosji, bo tam bardzo dobry tydzień naszych zawodników. Tam Skotland. A to za moment. Dajmy Rosję i pójdziemy dobra. Do... Russia with love. Bo akurat Rosja z naszym gościem też się będzie łączyła, o czym zaraz powiemy. Natomiast Szymański, asysta, jak wiemy, po tej kontuzji nie ma żadnego śladu. To był tylko lekki uraz przywodziciela, taka typowa mięśniówka. Tak jak widzimy tutaj na grafice, 3 gole w ostatnich 10 meczach, 4 asysty, 3,5 kluczowego podania na mecz, 1 udany dribbling na mecz, 2,6 wygranych pojedynków. To wszystko jest niesamowite. To, co też wspominałeś w mocy euro, mocy futbolu. Tak. Zawsze mylę te programy, już musimy jednak to ustalić. Natomiast jeżeli chodzi o Czesława Michniewicza, jak on nam pokazywał tę liczbę powtarzalnych sprintów, czyli sprint po sprincie, to jest coś niesamowitego, jaką taką wydolność organizmu ma Sebastian Szymański. No jest Szymański w sztosie, jest Szymański w formie. To, co pokazałeś, jego bilans z tego sezonu, tym razem asysta po stałym fragmencie gry, po rzucie rożnym przy bramce Gruliowa, natomiast no też bardzo znacząca i jakby tutaj klasowa jest ta współpraca Szymańskiego z Fominem. Oni bardzo często się zmieniają pozycjami, doskonale się asekurują, także to jest na pewno godne odnotowania. Na temat już jego nieobecności w reprezentacji, to powiedzieliśmy, wydaje mi się, wszystko w mocy futbolu. To jest wybór Paulo Souza. Ja mam wrażenie, że Szymański został troszeczkę w reprezentacji spalony, występując na tym prawym wahadle, gdzie ewidentnie to nie jest jego pozycja. On od dłuższego czasu gra na tej pozycji numer 8-10, wymieniając się z Fominem. Trener pewnie tutaj już powie, że miał szansę Szymański wtedy, kiedy nie było Zielińskiego, kiedy nie było Klicha, kiedy nie było Kozłowskiego. Tej szansy nie wykorzystał, bo dopadł go jakiś uraz i w tej chwili po
po prostu no, musi trafić do pokoju pod nazwą poczekalnia i tam ewentualnie. Ale też czekać. Pamiętamy, nigdy nie grał tak naprawdę w reprezentacji, czy to za Brzęczka, czy znaczy, za Sołzy, na swojej pozycji. Przedziwne jest to, że tak naprawdę przy wypadnięciu tych kilku piłkarzy z ostatniego zgrupowania, to wydaje mi się, że Szymański był postrzegany przez Paulo Sołzę jako piłkarz do wyjściowego składu na mecz z Albanią. Mhm. Nie do kadry. Do wyjściowego składu na mecz z Albanią przy tych absencjach, no a teraz przy powrocie wielu zawodników ze środka pola, no jednak nie znajduje nawet uznania w oczach trenera i nie znajduje się w tej dwudziestokilkuosobowej kadrze powołanej na najbliższe mecze z San Marino i Albanią. No ale niech Paulo wygra, niech Paulo awansuje najpierw do barażów, potem na Mistrzostwa Świata, a w Szymańskiego konsekwentnie wierzę, wydaje mi się, że robi wszystko, żeby znowu znaleźć się w 11 sezonu. Robi wszystko, żeby Dynamo, no być może nawet zakwalifikowało się do Champions League. W tej chwili to jest pozycja wicelidera Ligi Rosyjskiej i wiem, że tam Mariusz jest cały czas, jego agent piekarski w kontakcie z angielskimi kontrahentami i niewykluczone, że to jest jego ostatni sezon w Rosji i za chwilę będziemy tego chłopaka oglądać na boiskach Premier League. To skoro Rosja, dwa słowa o Grzegorzu Krychowiaku, ty oglądałeś to ostatnie spotkanie, do tego jeszcze w tygodniu też gol Grześka, wczoraj akurat asysta, ta asysta niezbyt wymagająca, ale tak jak mówiłeś, dobry mecz Grześka. Nie no, wygrali z Soczi 3-0, Grzegorz też cały czas jest kapitanem tego zespołu, to też jakby pokazuje jego pozycję w zespole, jego zaufanie, jakim obdarza go trener, charyzmę, charakter do grania w piłkę, no bo to nie jest też tak, że każdy Polak dostaje opaskę kapitana, no pamiętamy, no opaskę kapitana to nosił Tomek Wałdoch w Schalke, to nosił Piotrek Nowak w TSV 1860 w Monachium, to nosił Piotrek Świerczewski w Marsylii. Przypomnij mi, jeśli o kimś zapomniałem, no pewnie Artur założył parę razy opaskę chyba w Celticu, jak nie było pierwszego kapitana. Nie wiem, czy Robert nie miał w którymś meczu? No Robert powinien mieć. Ale nie wiem, czy no, ale dobra, no, ale zostawmy to. No to jest gdzieś moim zdaniem też akceptacja w szatni i jakby dostrzeżenie umiejętności przywódczych u zawodnika, jeśli wpadasz do nowego klubu, do nowej szatni i błyskawicznie dostajesz opaskę kapitana. Bramka Grześka z rzutu karnego z takim zatrzymaniem, trochę a la Robert Lewandowski. Asysta, no ja się nią specjalnie nie zachwycałem, bo to jednak jest kopnięta piłka z własnej połowy po prostu przed siebie na wolną przestrzeń, gdzie dopada do niej napastnik i potem musi wykonać kilka zwodów, wykonać kilka skutecznych driblingów, żeby ostatecznie umieścić piłkę w siatce. Bardziej zachwyciło mnie takie podanie Grześka w środkowej strefie, gdzie pogubiła się drużyna Soczi i Krychowiak zagrał błyskawicznie w tempo, na raz, bez przyjęcia, na sam do Kordoby. Natomiast Kordoba tej sytuacji nie wykorzystał. No ale Krasnodar ma się dobrze. Krasnodar jest wysoko w tabeli na czwartym miejscu. Z dorobkiem 16 punktów. Wiemy, że tam jest Zenit pierwszy, na drugim miejscu Dynamo. Zenit 21, Dynamo 19, 17 punktów ma Loko, Maćka Rybusa i na czwartym miejscu Krasnodar. Także no sądzę, że ma też taką osobistą, ja nie wiem czy zadrę, ale szczególną motywację, żeby z tym Krasnodarem ścigać się z Loko w ligowej tabeli. No bo jednak wiemy, że przyjście nowego dyrektora sportowego, Rangnika, to była jego decyzja. On ten zespół Loko chciał przebudować, szukał piłkarzy młodszych o innym profilu, piłkarzy tańszych, bo wiemy, że Krychowiak zarabia bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że Grzesiek Krychowiak absolutnie w barwach Krasnodaru się po prostu piłkarsko-sportowo broni. Zafascynowany tą rosyjską kulturą jest Maksymilian Stryjek, człowiek, który broni barw Livingstone, którego został wybrany najlepszym piłkarzem w ostatnich dwóch spotkaniach, do tego wszystkiego jeszcze piłkarz miesiąca. Livingstone akurat w tym sezonie radzi sobie bardzo przeciętnie, bo to same porażki poza zwycięstwem z Celticiem Glasgow 1-0. No tak, teraz kilka dobrych interwencji, ale porażka z Hearts 0-3, 4 punkty w 7 meczach, Livingstone 10 miejsce w tabeli. No można powiedzieć, że w skali możliwości gorzej radzi sobie tylko Celtic, który jest na 6 miejscu i ma 10 punktów na koncie. A Livingstone w poprzednim sezonie jednak grało w grupie mistrzowskiej
Gdańskiej też z Maksymilianem Stryjkiem w składzie. No tak, Max Stryjek, bilans bramkowy klubu 3-12, dwa razy zagrał na zero w tym sezonie, ale też koledzy tam specjalnie nie pomagają. No, ustalona jest dosyć hierarchia w tej lidze szkockiej w tym sezonie. Na pierwszym miejscu Rangersi, na drugim Hibs, na trzecim Hearts of Midlothian. Wiemy, że Celtic dopiero szósty, natomiast czekam na Stryjka, nie wiem czy w Anglii. Być może czekam na Stryjka w Rosji. No tak, mówił nam Maksymilian Stryjek, że priorytetem jest Anglia, chce wrócić do Anglii, pograć w Championship, może w Premier League, bo na pewno to taka naturalna droga ze Szkocji, ale on jest zafascynowany kulturą rosyjską. To zobaczmy, co nam powiedział Maksymilian Stryjek, który aktualnie jest na treningu, ale wczoraj udało nam się go złapać i chwilę porozmawiać. Zanotowałem parę bardzo dobrych interwencji, co super, jeżeli mogę przyczynić się do tego, żeby drużyna zdobyła punkty, szczególnie w meczach z typu z Celticiem, tak? No bo nikt raczej się nas nie spodziewał, że zdobędziemy jakikolwiek punkt z Celtami. Mecz z Rangersami to był tak naprawdę pierwszy mecz sezonu. Przegraliśmy 3-0, no jednak też zaliczyłem parę dobrych interwencji, więc też jestem zadowolony z tego. Też to był mój pierwszy mecz na Ibrox, jeśli chodzi właśnie z kibicami. Też bardzo fajnie to było zorganizowane, było tam 27 tysięcy ludzi. Mecz z Celtami to nawet nikt mi piątki nie chciał podać, oprócz tam dwóch, trzech osób. No jednak można to zrozumieć, ponieważ byli w emocjach, bo przegrali mecz. W przyszłości chciałbym grać w polskiej reprezentacji między innymi. Chciałbym zaistnieć w angielskiej Premier League. Na pewno myślę, że dobra i pewna gra w Livingston pomoże mi też w opcji transferu w lato. Rozmawiałem już z włodarzami klubu. Jesteśmy w porozumieniu takim, że po prostu chcą mnie sprzedać, tylko musi być to odpowiednie dla mnie i odpowiednie dla klubu. Chciałbym, na pewno w przyszłości myślałem o tym, żeby grać na przykład w lidze rosyjskiej, ponieważ zawsze mnie fascynowała ta liga, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o właśnie dystanse między miastami. Znam też język rosyjski, więc zawsze chciałem tego spróbować. Jeśli chodzi o piątą ligę, tak, miałem taki epizod w swojej karierze, że byłem na wypożyczeniu wcześniej w tej drużynie i grałem w piątej lidze angielskiej. Później podpisałem kontrakt roczny właśnie z drużyną Isli w piątej lidze. I czy był moment zawahania? Na pewno był w jakimś stopniu, jednak liga piąta dalej w Anglii jest profesjonalna, ludzie zarabiają pieniądze na poziomie dobrym, nawet bardzo dobrym bym powiedział. Są normalnie w stanie z tego wyżyć i tyle, tak, więc nie można tutaj mówić, że w jakiś sposób się wahałem, na pewno, bo wiadomo jak to by było, jak były reprezentant Polski schodzi do piątej ligi i tak dalej. To jest trochę ciężej. To Mateusz, jeszcze szybka informacja z ostatniej chwili. Arkadiusz Reca wypada ze zgrupowania reprezentacji Polski. Ta kontuzja okazała się poważniejsza, no i czeka go aż kilka tygodni przerwy. No tak, jak nie był gotowy do reprezentacji Krzysztof Piątek podczas ostatniego zgrupowania, bo on akurat przebywał w Polsce, trenował z trenerami od przygotowania fizycznego, biegał, dużo czasu spędzał w siłowni, ambitnie walczył o powrót do zdrowia, to w tej chwili też byłem zdziwiony kilkoma powołaniami, między innymi Arka Recy. Wiem, że to jest chłopak, który ma niesamowity potencjał motoryczny, na pewno lepszy do przodu niż do tyłu. Natomiast no po prostu on nie gra. On ma cały czas problemy zdrowotne, 4 minuty w tym sezonie. Ostatnio brakowało go w kilku meczach w kadrze meczowej, więc no,
moim zdaniem to był jakiś taki kompletnie niewytłumaczalny, nieuzasadniony optymizm selekcjonera, że przyjedzie Reca i dojdzie do rywalizacji z Rybusem i Puchaczem o miejsce na lewym wahadle. Mateusz, zanim przejdziemy do Stanów Zjednoczonych, bo mamy rozmowę z Patrykiem Klimalą, to jedno jeszcze nieoczywiste nazwisko z Europy, a więc Turcja i Mateusz Lis, który trafił do Altay z Wisły Kraków. No i generalnie tam w 7 meczach ma co prawda tylko jedno czyste konto, 9 puszczonych goli, ale tak naprawdę on tam im wybronił wiele meczów, między innymi spotkanie z tego weekendu z Beşiktaşem wygrane 2-1. Altay jest w tym momencie na drugim miejscu, jest wiceliderem tureckiej Super League i traci tylko jeden punkt jako beniaminek do Fenerbahçe. Pamiętajmy też, że najlepszym strzelcem i też królem strzelców zaplecza tureckiej ekstraklasy był w poprzednim sezonie właśnie w barwach Altay, siedzący teraz na ławce rezerwowych, Marco Paixão. No właśnie, ale to jest początek sezonu, także jeszcze tutaj nie kreślmy celów dla drużyny Altaju. Na pierwszym miejscu, tak jak powiedziałeś, Fenerbahçe, Altay w tej chwili wiceliderem. To jest w ogóle ciekawe, że wyprzedzają Beşiktaş i Trabzonspor, co się wydaje jakby niemożliwe, biorąc pod uwagę, kto gra, bo tam tutaj chyba najlepszym napastnikiem to jest Bamba, chłopak z Wybrzeża Kości Słoniowej, który występował w dwóch klubach norweskich i stamtąd trafił właśnie do Altaja. Jeśli chodzi o ten klub, no tam jest jednak doświadczony człowiek, Mustafa Denizli, jeden z najsłynniejszych tureckich szkoleniowców, 71-letni już szkoleniowiec. Ale słuchaj, no fajnie, że chłopak tutaj gdzieś błyskawicznie się przebija w tej hierarchii. Nawet jak w następnym sezonie, czy za 2 sezony nie Altay, to jeśli będzie prezentował taką formę, jaką prezentuje po transferze z Wisły Kraków, to kto wie. No, tam jest szybka droga do tego, żeby zainteresował się tobą jeden z najlepszych klubów. Ja pamiętam karierę Romka Dąbrowskiego, byłego reprezentanta Polski, który no, grając świetnie w barwach Korzeli Sporu, też trafił do Beşiktaşu. Także jak grasz dobrze w piłkę w pierwszej lidze, to awansujesz do najwyższej klasy rozgrywkowej. Jak grasz dobrze w średnim klubie najwyższej klasy rozgrywkowej, to za chwilę masz szansę na ten top 4, czyli Fener, Galata, Beşiktaş i rzecz jasna Trabzonspor, bo jednak no, z wyjątkiem tego Başakşehiru, który tutaj zamieszał w tej hierarchii, to raczej gdzieś to kojarzenie czołówki tureckiej jest stałe od lat. Ci polscy bramkarze dobrze sobie radzą w Turcji, bo czy to Adam Stachowiak, który tam już broni od lat, czy też Jakub Szumski w Erzurum, teraz na zapleczu ekstraklasy, wcześniej w pierwszej lidze radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. Ciekawe jest to, że piłkarze, którzy jednak tam występowali, jak Artur Sobiech czy pomocnik Lecha Radosław Muraski, no jednak wracają do Polski i muszą walczyć o skład. To nie jest takie łatwe, że przyjdziesz z Turcji i błyskawicznie dostaniesz miejsce w podstawowym składzie. Stany Zjednoczone, jeszcze chwilę o MLS, bo będziemy mieli rozmowę z Patrykiem Klimalą, ale też zwracam uwagę na to, co mówił Adam Buksa w przedostatnim programie, gdzie powiedział, jak trudno jest zdobywać bramki napastnikom w tej lidze, bo też jak spojrzysz tak czysto na liczby, to tam raczej nie znajdziesz piłkarzy, którzy strzelają większą liczbę bramek niż liczba meczów i tak naprawdę no to są takie liczby, powiedziałbym, bardzo przeciętne, jeżeli chodzi o to, i tam rzeczywiście trudno się strzela. No mówiliśmy już o tym kilka minut temu. Kamara ma 16 bramek z DC, Roy Diaz z Seattle ma tych goli 15. A tych meczów mają po 20 par. Po 20 par, Adam Buxa i Bow z New England Revolution. Pamiętajmy, to jest drużyna jednak, która jest na pierwszym miejscu, ma zdecydowanie przewagę punktową, strzela sporo bramek i tam obaj napastnicy mają po 12 bramek. Z tego, co pamiętam, Buchanan chyba ma tych goli 7. Natomiast jeśli chodzi o New York, tutaj ewidentnie jest problem z punktowaniem. To jest problem z punktowaniem. Drużynę prowadzi austriacki szkoleniowiec Gerhard Struber. Natomiast no, New York w tej chwili na miejscu 11 w swojej konferencji. Klimala jest najlepszym snajperem drużyny. Ma tych bramek 7. Do tego dołożył 5 asyst. Drugim strzelcem jest Fabio. No, ma tam kilku zawodników, którzy go wspierają. Czy Carmona, czy Fernandez, czy Clark. Ale wydaje mi się, że to jest idealne miejsce dla Klimali, żeby po prostu przygotować się do powrotu do Europy, bo
bo jednak Liga MLS to jest tempo, to jest powiedziałbym coraz wyższy poziom i przede wszystkim perfekcyjne przygotowanie fizyczne, co pokazują transfery zawodników, którzy z MLS-u trafiają do Europy. Czasami to jest pierwsza przygoda z piłką europejską, czasami gdzieś MLS jest no takim okresem, powiedziałbym, wyrównania pewnych parametrów, nabrania doświadczenia i przyjazdu do Europy. Patryk Klimala teraz pewnie sobie spokojnie śpi, natomiast wczoraj udało z nim się porozmawiać, także zmiana strefy czasowej nie jest dla nas problemem. Rozmowa z Patrykiem Klimalą. Jednym z głównych czynników, na który ja patrzyłem, co MLS może mi dać, w czym może mi pomóc, to przede wszystkim granie. Mi tego grania w poprzednim roku brakowało i to bardzo. Gdzieś frustrowało mnie to w środku i taką decyzję podjąłem, że tak powiem, na pstryknięcie palcami. Wiedziałem, że jeżeli przyjdę tutaj, to będą większe szanse na grę i większa szansa na rozwój, jeżeli będę brał czynny udział w meczach. Myślę, że teraz to wszystko oddaje i widać to, że gdzieś ten mój wybór był dobry, ponieważ to już nie jest liga, do której przychodzisz i się zakopujesz i nie odchodzisz z tej ligi. To już jest liga, którą obserwują wszyscy, z którą liczą się wszyscy. Tak naprawdę moim skromnym zdaniem ta liga jest lepsza od ligi szkockiej. Powiem wam szczerze, że tak naprawdę nigdy się nie zastanawiałem, czy mogłem wybrać lepiej, czy gorzej. Ale myślę, że z perspektywy czasu wybrałem dobrze, wybrałem dobry kierunek. To była drużyna, która grała dobrą piłkę, ofensywną piłkę cały czas. I ten zespół był, myślę, stworzony dla mnie. Aczkolwiek gdzieś, myślę, też miał na to wpływ, że nie grałem, po prostu niefortunne sytuacje, jak pandemia, jak na przykład transfery, które się nie wydarzyły w danym okienku transferowym przez tą pandemię, bo zawodnicy, którzy tam byli, myślę, że taki napastnik jak Edward, myślę, że on w danym okienku transferowym by odszedł, jeżeli nie pandemia. Ale podjąłem rękawice, podjąłem rywalizację. Myślę, że dużo osób w klubie zdaje sobie z tego sprawę, jaki progres tam zrobiłem. Przede wszystkim w grze tyłem do bramki, ale też myślę, że doświadczenie, jakiego nabrałem od zawodników tam grających, jak Scott Brown czy nawet Edward, podpatrując ich i widząc, jak oni grają i tak naprawdę ucząc się od nich, tak? Bo przyszedłem z Białegostoku, tak naprawdę nie byłem w ogóle ukształtowanym zawodnikiem i tak naprawdę spokój, którego mnie nauczyli, doświadczenie, jakie od nich nabrałem, przekonuje mnie do tego, że teraz ten okres, w którym się znajduję i ten, który będzie przede mną, to mnie wszystko przygotowało do tego, żeby gdzieś teraz grać na wysokim poziomie i się tak naprawdę z tego cieszyć. Myślę, że poprawiłem o niebo swoją dyspozycję fizyczną i tutaj są w stanie potwierdzić to wszyscy, którzy gdzieś są blisko, jak i daleko mnie, którzy się interesują piłką nożną. Było to spowodowane, myślę, że to nikogo nie zaskoczę, gdzieś porównaniem się po prostu na samym początku, jak przyszedłem do Celticu, do zawodników, tak? Do stylu grania w Szkocji. To jest twarda piłka, męska piłka, gdzie po prostu gra ciałem jest wymagana. Szybka piłka przede wszystkim i myślę, że tutaj to było spowodowane tym, że w trakcie kwarantanny, którą odbywaliśmy chwilę, bodajże dwa miesiące po tym, jak ja przyszedłem, to mieliśmy kwarantannę i tak naprawdę podjąłem decyzję z dnia na dzień, że muszę nadrobić dużo fizycznie. Skontaktowałem się z trenerem Piotrkiem i tak naprawdę zrobiliśmy mega robotę. W środku wszyscy są nastawieni na ten kontratak, na te piłki do przodu, grające stricte do mnie i na te bieganie moje za linię obrony, bo to jest tak naprawdę
no nasza broń, można powiedzieć, ten kontratak, ale również jeżeli trzeba rozegrać piłkę, to nasz, że tak powiem, poziom piłkarski też jest na tyle duży, że my potrafimy sobie z tym poradzić, tak? I nie mamy problemu z tym, żeby grać w piłkę z topowymi zespołami tutaj z naszej ligi. Udowodniliśmy to też, myślę, we wczorajszym meczu w meczu derbowym przeciwko New York City, gdzie New York City gra naprawdę bardzo dobrze w piłkę. Myślę, że to jest jeden z topowych zespołów tutaj w MLS. Tak, to był Patryk Klimala, którego też śledzi kto? Adam Kownacki. Adam Kownacki był na meczu derbowym z New York FC. Dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się z Adamem Kownackim o 18 połączyć w magazynie w ringu, bo przed nim no, bardzo ważna walka, rewanżowe starcie z Robertem Heleniusem już 9 października. Także to ma być co-main event gali, na której po raz trzeci zmierzą się Tyson Fury z Deontay Wilderem, ale Adam kocha piłkę. No, Adam, muszę ci powiedzieć, że przyjeżdżał za reprezentacją do Francji z narzeczoną, jeszcze wtedy, dzisiaj już jego małżonką i mamą dzieci, także to jest też wielki kibic futbolu, wielki fan Patryka Klimali. Ja muszę powiedzieć, że ja mam słabość do tego sposobu gry Klimali. Coś czuję, że ten chłopak jeszcze da nam naprawdę dużo radości, zawojuje świat. No może to nie jest ta skala talentu co Wojtka Kowalczyka, ale widzę takie pewne podobieństwa w grze właśnie Kowala i Patryka Klimali. Także fajnie, że w tej chwili ma taki spokój, pokorę, widzimy rozsądek, analizę tego, co dzieje się w jego życiu piłkarskim. Wierzę, że po zakończeniu sezonu być może, a może następnego, bo też nie po to za niego płacono, żeby gdzieś go błyskawicznie wypychać, ale może jeszcze parę miesięcy, może jeszcze rok i dostaniemy znowu ukształtowanego polskiego napastnika do większej piłki europejskiej. Co do Wojtka Kowalczyka i Patryka Klimali, to też pewnie nie każdy wie, nie każdy pamięta, że bo wszyscy go kojarzą z Jagiellonii, ale tak naprawdę on był wychowywany i grał w juniorskich drużynach Legii Warszawa i też tutaj w Polsce nauczył się tego, co tam wykorzystuje, a więc tego wyjścia na prosto padłe piłki, bo pamiętamy, ile on goli w Jagiellonii zdobywał właśnie po prostopadłych piłkach posyłanych za linię obrońców. No bo ma szybkość, tak, ma dynamikę. No dzisiaj bez tego jednak w futbolu to bardzo ciężko funkcjonować. Możesz poprawić wydolność, możesz poprawić grę tyłem do bramki, całe życie poprawiasz przyjęcie piłki, bo to jest jednak kluczowe, o czym ostatnio powiedział w wywiadzie dla jednej chyba z hiszpańskich gazet Robert Lewandowski, że 70% sukcesu to przyjęcie piłki. Ja się z nim absolutnie w tej materii zgadzam. Natomiast no, jak nie masz z przodu gazu, jak nie masz szybkości, nie masz dynamiki, to trudno ci będzie funkcjonować dzisiaj w większej piłce. No dobrze, to raporty naszych kadrowiczów. Na sam koniec sprawdzimy, jak prezentowali się ci, których powołał Paulo Sousa. Jest tutaj także oczywiście Łukasz Fabiański, który zagra swój ostatni mecz w reprezentacji. Czyste konto Bartłomieja Drągowskiego, to dobra informacja. Czyste konto też Wojtka Szczęsnego, ale dlatego, że tym razem nie grał, tylko zastąpił go Perin w bramce Juventus. Tak, ale wiemy, że to była taka zmiana, o którą możemy być spokojni, tak, bo tak. W 100% wkalkulowana. Wojtek potrzebował odpoczynku. Tutaj mamy obrońców. Dobrze, że gra Bednarek. Czerwona kartka Kamila Glika. No akurat w tym sezonie w Benevento ma sporego pecha, bo albo gdzieś zamieszany w gola, albo to Benevento sporo goli traci, albo tutaj widzimy czerwona kartka. Spokojnie, nie miał czasu, urodziny żony były, musiał jechać po bukiet, wszystko będzie dobrze, spokojnie. Ja jestem o Glika spokojny, jak przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji. Helik znowu w 11 kolejki. Według tak. portalu Who Scored. I bardzo ważna informacja, Tomasz Kędziora tym razem zagrał z Ruchem Lwów na zero z tyłu, natomiast jako stoper i co ciekawe w parze z Szabanowem wypożyczonym w poprzednim sezonie do Legii Warszawa. No tak, ale musiał grać pół lewego stopera w reprezentacji Polski, tak go sprawdzał tak. Paulo Sousa, także nic nowego, można powiedzieć tym razem nie na prawej flance, tylko na środku defensywy, oczywiście w ustawieniu czterema obrońcami w Dynamie Kijów, poza tak. kadrą Tymek, poza kadrą Arek Reca, poza kadrą z powodu kontuzji Maciej Rybus. Tak przyglądam się tej naszej lewej stronie. Szału nie ma. No nie ma. Ale może grać tam chociażby Przemysław Frankowski. No właśnie, Przemek większość meczów na lewym wahadle. Tym razem wyszedł na prawym. Dopiero po 70 minutach w Marsylii przeniósł się po wejściu Klosa na stronę lewą, ale to jest chłopak, który robi furorę. Wejście Smoka w Ligę Francuską. Drugi raz 11 kolejki według L'Équipe. 25 minut Jóźwiaka. Dalej mamy
Mamy 90 minut i asystę Klicha, mamy Kozłowskiego, o Krychowiaku mówiliśmy. Dzisiaj będziemy obserwować szczególnie trzy kluby, Brighton, Torino i Orchus, bo grają, może dzisiaj gra Moder. Może lider Premier League. Może lider Premier League, pewnie zagra Linety, zobaczymy co z Kurminowskim w Orchus. Płacheta poza kadrą, Szymański, Damian, 60 minut, mecz przegrany przez AEK na Tumbie w Salonika. Co do Przemysława Płachety, on prawdopodobnie w weekend wróci do treningów. Na razie to były jakieś objawy covidowe, ale wiemy, że pewnie gdyby nie ten covid, to tak naprawdę i tak by go w kadrze Norwich nie było. Czyli problemy covidowe, wróci do treningu, nie zagrał żadnego meczu, jest z reprezentacji Polski, tak? Brawo. Okay, dobra, dziękuję. Piękne podsumowanie. Zieliński, asysta z Cagliari. No, fenomenalny Zalewski. Start drużyny z Paletiego, 6 meczów, 18 punktów, to budzi respekt. No także... dobrze, to napastnicy, a tutaj lekkie zaskoczenie, bo pan Robert bez gola, ale utrzymuje dobrą formę. Adam Buksa, kolejne trafienie. Było tam blisko tak naprawdę tego drugiego też gola, bo on był zamieszany w zdobycie tej drugiej bramki, natomiast ostatecznie zapisane to jako gol samobójczy. No tak, ale ważna ta współpraca jest Boła z Buksą. Na to zwracają tak. uwagę też amerykańscy komentatorzy, także po 12 bramek mają, potrafią też asystować. Tutaj znowu oglądaliśmy z Orlando dobrą współpracę tych napastników. Jeden dobry, czy też bardzo dobry strzał z ostrego kąta Krzyśka Piątka, który wszedł w samej końcówce meczu, no, który obnażył wszystkie słabości Herty BSC. Dardaj myślę, że się już tutaj powolutku pakuje i za chwilę Bobić będzie próbował przekonać jakiegoś nowego trenera do pracy w Hercie. To też nie jest łatwa decyzja. Słyszałem, że Terzić dostał ofertę, ale się specjalnie nie pali, żeby wchodzić w ten dżemik, także zobaczymy. No pewnie jutro więcej pogadamy w Bundestag na temat sytuacji w Hercie. Tak, natomiast Mateusz, jeżeli chodzi o Karola Świderskiego, trochę martwi, że bez gola w tym sezonie dla Pauku. Słuchaj, Karol Świderski zostawia liczby na zgrupowania reprezentacji Polski, bramki, asysty, natomiast no rzeczywiście tutaj 2-0 z AEK. Tam się naprawdę zebrała ciekawa ekipka w tym AEK-u w środkowej strefie boiska. Porażka z Pookiem, natomiast tam patrzę, to jest Zuber, jest Szymański, jest Letalek. I dołączył teraz przecież z Rubina Kazań do nich też Darko Jeftić. Zmienił klub i jest kolegą klubowym Damiana Szymańskiego, także myślę, że mimo, że nie Polak, to też tutaj musimy go w którymś programie przepytać. Mateusz, program kończymy, natomiast ja i widzowie na czacie są bardzo ciekawi, co ty tam nakreśliłeś na tych swoich kartkach, co to za ikonografiki? Słuchaj, to są poważne sprawy, tajne. Dzisiaj się absolutnie nie będę tą informacją dzielił, ale ja sobie zawsze coś lubię porysować. A że w szkole podstawowej no jednak nie byłem najlepszym uczniem z plastyki, bo tak naprawdę to nie wiadomo, czy rysuję konia, czy psa, to pozwól, że tej grafiki naszej publiczności tutaj publicznie nie będę pokazywał. Dobrze, Mateusz Borek, Adam Sławiński. Bardzo dziękujemy za dzisiejszych Polaków pod lupą. Zostawcie oczywiście łapkę w górę i widzimy się za tydzień. Wtedy już dokładnie będziemy analizować też naszych kadrowiczów tuż przed zgrupowaniem. Jak wygląda aktualna forma, dyspozycja powołanych przez Paulo Sousę?